Dobry wieczór, dzień dobry, dzień dobry i dobry wieczór. Trzy tygodnie takiej bijatyki z tym akwarium, trzy tygodnie nauki, trzy tygodnie czegoś nowego. Przez trzy tygodnie tylko jeden raz zrobione testy i nawożenie takie wzrokowe, które doprowadziło mnie do tego, co widzicie teraz. Ale tak troszeczkę od początku. Trzy tygodnie temu, przed samymi świętami, zrobiłem sobie podmianę i potem postanowiłem, że przez świąteczny tydzień akwarium nie będzie nawożone, nawożone niczym. Przez ten tydzień również nie robiłem żadnych testów, i dosłownie, dosłownie, oprócz CO2, do akwarium nie, trafiło, nie trafił żaden nawóz. Później po tym tygodniu, w niedzielę, była podmiana, delikatna przycinka. No i później znów tydzień noworoczny, tydzień sylwestrowy, w którym nawożenie było takie zoptymalizowane, jak Wam mówiłem, po tych moich obserwacjach, zapisków, po tej, jak to ja nazwałem, regularności, którą chciałem tutaj w tym akwarium wychwycić. No, i obecny tydzień, który zaczął się w niedzielę przycinką i później w poniedziałek postanowiłem zrobić testy po dwóch tygodniach nierobienia testów testy, testowanie tego akwarium i podanie nawozów, tak jakby, które brakowało mi po testach. Uzupełnienie nawozów, które brakowało mi po testach. No i akwarium na chwilę obecną wygląda tak. Jak teraz tutaj widzicie. Dzisiaj jest sobota, i dzisiaj znów sobie zrobię przycinkę, przycinkę i podmianę wody w ogóle, bo jutro nie będę miał czasu, więc znów to jeden dzień przyspieszam. Za chwilę zobaczycie akwarium w trakcie podmiany, bo. Chciałem Wam pokazać, ile dzisiaj wymieniłem wody. Generalnie postanowiłem, że zrobię dużo większą podmianę. Dzisiaj to jest taka podmiana, która naprawdę stricte jest bardzo duża, i to akwarium wymagało tak, tak dużej podmiany ode mnie. Kolejne podmiany będą również troszeczkę większe niż jak robiłem do tej pory, bo do tej pory wymieniałem sobie tam powiedzmy, podmieniałem powiedzmy jakieś 20-30% wody natomiast dzisiaj myślę, że jest podmienione około 60%, to na pewno. Kolejne będę chciał tak po 50% podmiany robić. O tym dlaczego powiem za chwilę. Tutaj macie kilka zbliżeń na rośliny jeszcze przed dzisiejszą E, przed dzisiejszą przycinką, e, więc tak zacznę od tego, od tych testów, które zrobiłem e, teraz w ten poniedziałek po podmianie wody. Otóż e, PH7 GH, e, pH, słuchajcie, nie pamiętam, ale chyba było 4, i 9, bodajże coś takiego. Eee, wapń 30 magnez 9 eee, i tutaj proporcja między wapniem a magnezem powinna być 1 do 4 ja przynajmniej taki, taką, eee, taką chcę sobie utrzymać eee, no i tutaj trzeba by się teraz zatrzymać przy tym Sorry, wapń to był 40, a nie 30. Wapń 40, eee, magnez 9. Czyli brakuje mi tak jakby jednego ppm do e, tego stosunku 1 do 4 między wapniem a magnezem. O tutaj zobaczcie, ile dzisiaj podmiany zrobiłem. Więc tak około 60% wody zostało na pewno spuszczone, jeśli nie więcej. Eee, wracając do tego magnezu i wapnia. Eee, brakowało mi 1 ppm. I to by się zgadzało, z tym, co ja Wam mówiłem na poprzednim filmie o tej regularności, że tam zawsze brakuje mi jakieś 1 ppm, góra 1,5 ppm magnezu. I jak widzicie, 1 ppm magnezu mi brakowało, więc ten ppm sobie uzupełniłem. Poniedziałek, tu już jest akwarium po delikatnej przycince. Później, to są te dwa: potas. Potas miałem na poziomie 15. I tutaj też ta regularność, o której Wam mówiłem, ja Wam mówiłem, że 8 ppmów, 8-10 ppmów. 10 ppmów do 25, proporcja też by była w miarę fajna. Czyli po, po muszę podać te 10. I ta proporcja, ta regularność, jak Wam mówiłem, w potasie też się sprawdza. Natomiast mówiłem Wam, że przy zastosowaniu przy patrzeniu na azot i na fosfor żadnej regularności nie zauważyłem. I to samo potwierdziły testy. I tutaj uwaga, po tygodniu, kiedy wyjałowiłem tygodniu świątecznym wyjałowione było akwarium, przynajmniej mi się tak wydawało, później podmiana, później tam nawiozłem, podałem chyba 1 i 2 pPM fosforu. Tak po testach fosforu miałem 5. I to nawet bym powiedział, że ponad 5 ppm. Przy azocie, który mi wyszedł, niecałe 20. Więc rozwaliło się to całkowicie. Eee, niepotrzebnie ten 1,2 ppm tego fosforu podałem. Nie miałem żadnego pylenia, nie miałem zielenic, nie miałem nic, a coś mnie podkusiło, żeby ten fosfor podać. No niestety. Eee, podałem go, skoczył do 5. Stricte nie robiłem z tym nic. Nie robiłem jakiejś tam nagłej, szybkiej podmiany, żeby to zbić. Podjechałem tylko po prostu azotem o niecałe 15 ppm do 35. Z tym, że nie jednorazowo, tylko podzieliłem te 15 ppm na 3 dni. No, i tak to wygląda. Dzisiaj zrobiłem podmianę i teraz zastanawiam się nad kolejnym tygodniem. Czy jutro, pytanie, robić testy, czy spróbować jeszcze to akwarium tydzień przejechać na tym, co widzę? Teraz, tak, po tej dużej podmianie, którą ja Wam mówiłem, że 60% zrobiłem, zrobiłem to tylko dlatego, żeby zbić ten fosfor podmianą. W tej chwili nie wiem ile tego fosforu jest, nie wiem ile jest azotu. E, natomiast powiem wam tak: e, potasu i magnes, potas i magnes e, wleję e, tak jak mi to wychodziło, tak jak mi to wychodziło z tej mojej e, z tej mojej regularności. Nazwijmy to tak, tak będę mówił. E, natomiast teraz azot i fosfor. Nie wiem na razie się wstrzymam i z azotem i z fosforem nie będę go podawał natomiast jeszcze jedna tutaj sprawa, żelazo 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 mierzone testem z oczywiście, pokazało mi 0,25 ppm żelaza mikro i teraz tak to co mi pokazał test a to co ja widzę w akwarium przed tą podmianą, co widziałem, przed przycinką tą, to jest niedobór żelaza i to dość spory w tym akwarium i tutaj powiedzmy tak niedobór żelaza, który tłumaczyłby mi teraz w tej chwili kumulację fosforu. Co się stało, że żelaza jest tak mało? Otóż skończył mi się nawóz. Kończyło mi się żelazo, ja robię Intermag i helat żelaza i mi zabrakło. Zostało mi tam chyba dwie dawki i te dwie dawki były podane w ciągu tygodnia, teraz. No i niestety tego żelaza jest stricte za mało. Widzę to po roślinach, widzę to po alternatei, która hmm, po prostu liście zrobiły się żółte i w tej chwili już zaczynają mi odpadać. Tutaj też może współgrać, że było mało azotu do fosforu, ale tutaj jestem pewien, że fosfor jest przyblokowany przez żelazo. I niedobory żelaza, może tego na filmie nie widzicie, nie widzieliście, nie widzicie. Natomiast ja gołym okiem w akwarium widzę niedobory żelaza. W tej chwili zrobiłem sobie nowy, nowe nowy mikro intermagi żelazo. I w tej chwili podaję podwójne dawki. Od kiedy ja zrobiłem? W piątek chyba. On dzisiaj, wczoraj. Dzisiaj mamy sobotę. Wczoraj poszła podwójna dawka. Dzisiaj pójdzie podwójna dawka po podmianie. Jutro pójdzie podwójna dawka, a później już pójdą pojedyncze dawki rozbite na te 7 dni. Także tutaj, za akumulację tego fosforu jest winne żelazo, i tutaj jestem tego pewien. A oczywiście, w momencie, kiedy fosfor podejrzewam, że nie był wchłaniany przez rośliny, to zauważyłem też, że zaczęły gubić rośliny liście. No, i tutaj by się wydawało, że 5 ppm w supie wody fosforu, a liście są gubione więc no to jakby rośliny nie dostawały tego fosforu. Tutaj jeszcze jedną, jedną, moją, moja obserwacja, która tutaj w tym akwarium zaistniała, to delikatnie u alternatei rejneckiej mini e, zaczynają mi się gdzieś tam popalić, palić stożki wzrostu. Potas, potas, może i potas, ale wydaje mi się, że mikro mi tutaj dużo zblokowało i zrobiły się małe problemy z ogólnym koncepcją tego akwarium także no zobaczymy co będzie dalej, nie wiem czy będę jutro robił testy, nie, nie, nie powiem wam tego, bo cały czas się biję z myślami, być może zrobię, być może nie zrobię nie wiem, naprawdę nie wiem, na dzień dzisiejszy testów bym nie robił, ale podejrzewam że jutro zrobię, zobaczymy jak to będzie wyglądać dobra, tyle dzisiaj Aqua Świat chyba tyle no tak tyle, Aqua Świat Podziękował.